Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tarocistka Fortuna kłania się. Dzisiaj, kochani, karty dnia na dzień 10 września. Tarot uzdrawiająca moc Archanioła Rafaela. Zapraszam bardzo serdecznie. Wszystkich pozdrawiam, moi drodzy, i myślę, że czujecie się dobrze, bezpiecznie tam, gdzie jesteście. Zaczynamy, moi drodzy. Karty tarota 10 września. Zobaczmy, arcykapłanka. Moi drodzy, tu mamy jakąś tajemnicę tego dnia, rozmowę przede wszystkim z kobietą, która jest doświadczona, mądra osoba, ale czasem też tutaj wychodzą drobne takie nieporozumienia. Oczywiście, moi drodzy, musimy tego dnia słuchać głosu swojej intuicji, nie słuchać podpowiedzi. Oczywiście można też podpowiedzi słuchać, ale rada od tarota jest taka: słuchaj swojej duszy, słuchaj swojej intuicji. To ci da naprawdę poszukiwaną odpowiedź, która jest w głębi twojej duszy tak naprawdę. To jest taka rada ode mnie. Tutaj, moi drodzy, zajmijmy się sobą, szczególnie panie. Też w aspekcie zdrowotnym, moi kochani, są tutaj sprawy związane ze sprawami kobiecymi. Może pomyślmy o badaniu dla siebie, ale też, moi drodzy, jest tutaj w arcykapłance, oprócz takiej mistyczności, tajemniczości tego dnia, coś oczywiście, duża duchowość również. Też jest pokazane, moi drodzy, tutaj życie zawodowe, które nabiera tempa. Możliwe, że niektóre osoby mogą nawet awansować tutaj przy arcykapłance. Także mamy dużo aspektów pozytywnych, moi drodzy, aby tajemnice wyjaśniały się, aby wszystko działo się po waszej myśli. Oczywiście, moi kochani, tutaj należy troszeczkę więcej zadbać o siebie w tym dniu. Arcykapłanka mało pokazuje w ubiorze być może swoją kobiecość. Należy zadbać o siebie i cieszyć się życiem, moi drodzy, tu w tym dniu. No i oczywiście, kochani, zobaczmy uzdrawiającą moc Archanioła Rafaela. Tutaj, moi drodzy, mamy jakieś pokazane grupy, które są gdzieś być może teraz na komunikatorach społecznościowych. Możliwe, że będziemy coś pisać, kochani. Tutaj są pokazane pisarskie grupy w tłumaczeniu. Może będziecie coś kreować, pisać jakieś pamiętniki, kreować jakieś scenariusze, układać, moi drodzy, jakieś rymy, no nie wiem, jakąś poezję. Jest też, moi drodzy, tutaj inspiracja w tym wszystkim, w tym pisaniu. Także możemy zająć się, moi drodzy, sprawami bardzo takimi tajemniczymi, mistycznymi, pisaniem, dociekaniem, czytaniem. Tu oczywiście to jest duży rozwój, moi kochani, jeśli też czytamy, tak? Możemy czytać, pisać również swoje jakieś dzienniki, pamiętniki, książki, artykuły, scenariusze, cokolwiek, ale też możemy albo pisać, albo czytać, jakieś podcasty również, słuchanie, bo to też mi się wydaje, że się wlicza do tego, dowiadywać się jak najwięcej i to przyniesie taki rozwój, możliwe też, że rozwój, ale też i pomoc, którą będziemy mogli kiedyś w przyszłości przekazać komuś poprzez nasze tutaj właśnie działania, które mają na celu rozszerzyć naszą wiedzę. Dobrze, moi drodzy, tutaj się naprodukowałam, że tak powiem, dla was. Myślę, że jest dużo tajemniczości, jest dużo z mistyczności, jest dużo z takiego czasu bardzo, bardzo mądrego, przemyślanego.
Także tutaj duże myślenie i duża moc nauka też jest właśnie w ten dzień wpisana. Pozdrawiam, kochani, bardzo serdecznie i do usłyszenia. Już Was nie zamęczam. Do usłyszenia.